Po przerwie. Decyzja samobójstwa. Ratunek o dlaczego, mamo, dzień wcześniej nie uprzedziłaś mnie? Przeciwnie, nawet mówiłaś o jego przejściu. O jeszcze rozstrzygała się sprawa. Czy wiesz, co zaważyło? To, że Bartek zdecydował się ostatecznie na samobójstwo. Uznał, że już dość zła zrobił dookoła siebie. On wierzył, że przynosi wszystkim nieszczęście i sobie przede wszystkim. Postanowił, że tym razem skończy ze sobą. Wiem, że Bartek na pewno bólu nie czuł, tego mu oszczędzono, ale nie zginął od razu. Miał dość czasu, albo zrozumieć, że umiera i oddać się w ręce Boże. Oto nieprawda. Wiem, że zginął od razu, gdy motor uderzyło mur z dużą szybkością. Oto prawda. Widzisz, są momenty pomiędzy życiem a śmiercią, kiedy ludzie już życia nie wyczuwają, ale kiedy, pomimo że ciało jest zrujnowane i już niezdolne do działania, duch, który przecież bólu nie czuje i zraniony być nie może, jest w pełni przytomny i wszystko rozumiejący, a dla niego czas nie istnieje. W jednej sekundzie lub jednej milionowej części sekundy może pojąć prawdę, zrozumieć sens i cel tego, co go spotkało, i zadecydować o wyborze nienawiści czy miłości. Bartek nie był sam. Była przy nim pomoc nas wszystkich, opieka nasza i miłość, i był sam Jezus, On, który jednakowo i bezgranicznie kocha nas wszystkich i który do ostatniej chwili poluje na miłość człowieka. On, który płaci nieskończoną miłością za jedno drgnienie serca ludzkiego ku niemu. On sam wybrał czas. On uratował Bartka od samobójstwa, uprzedzając je przez dopuszczenie do wypadku, aby móc dać mu takie szczęście i radość, jakich chłopak nie wyobrażał sobie nawet. Bóg przyjmuje człowieka, a Bartek przeszedł do nas łagodnie. To jest jak obudzenie. Byłam przy tym, widziałam tę nieprawdopodobną chwilę, kiedy człowieka przyjmuje Bóg. To wstrząsający obraz. Jezus, Pan świata, wszechmocny, wszechpotężny, kryjąc swą moc i potęgę przychodzi jako przyjaciel, ojciec, brat pełen dobroci, czułości, delikatności. I ten Pan Wszechmogący pochyla się nad drobiną ludzką z pociechą, z otuchą, ze współczuciem, oto jestem. Zawierzyłeś mi, a ja tak długo czekałem, abyś mnie wezwał. Dopiero później jest spotkanie z rodziną, z przyjaciółmi. Widzisz, u nas nigdy nie dzieje się nic stereotypowo. Bartek był niesłychanie wyczerpany ostatnimi przejściami. Dano mu odpocząć, ale już w spokoju, pod opieką matki. To tak, jak narodziny małego dziecka. Nowy świat, tak wspaniały, że trzeba stopniować poznanie. O jak to? Czy można nie móc znieść tego szczęścia? Owszem, i my nie jesteśmy w stanie znieść od razu zbyt dużo szczęścia, zbyt dużo miłości. Szczególnie Bartek, który jej miał tak mało, musi być ostrożnie przygotowywany. O przecież tam nie ma czasu, pomyślałam. O tak, tu nie ma czasu, ale jest jednak okres przystosowania się. Pamiętaj, że to jest zupełnie inne życie. O czy Bartek nie żałuje życia? O Bartek? On żałuje? Córeczko, przecież on tak szaleńczo tęsknił do piękna, prawdy, sprawiedliwości. Idź do Komunii Świętej za niego. To ważne. Bartek będzie się oczyszczał w pracy. To jest ogromna łaska Boga, dar Jego miłości dla matki Bartka, która Panu tak ślepo zaufała. Będzie mógł pomagać razem ze swoim bratem. Zasłużyli sobie na to długoletnią walką, oporem. Widzisz, żeby nie 18 jego bardzo słabe zdrowie fizyczne, nie poddawałby się tak bardzo siłom zła, które go opanowały. Wasze modlitwy spowodowały, że Bartek otrzymał ogromną pomoc w godzinie śmierci. Pamiętaj, ta śmierć uchroniła go przed losem samobójcy, dała mu szansę przebywania z nami. Idź jutro do komunii w czasie mszy żałobnej za jego duszę, w jego imieniu, a także z intencją do pomożenia mu. Jutrzejszy dzień, to wielkie święto dla Bartka. Msza żałobna to ofiarowanie krwi Pana naszego za grzechy, przewinienia i zaniedbania Bartka, to oczyszczenie i przebłaganie. Jak bardzo jest mu potrzebna. Nie zdążył się oczyścić w życiu, zrobi to tutaj. My mu pomożemy,
Jutro Bartek będzie zupełnie przytomny. Teraz, proszę cię, zmów Ojcze nasz i podziękuj Jezusowi za jego nieskończoną miłość, a jutro ciesz się. To święto, on jest wolny. Pierwsze dni po śmierci Bartka do matki. O, ja tego nie wytrzymuję. Nie wiem po prostu, dlaczego płaczę, czy z zachwytu nad miłosierdziem Boga dla Bartka, czy ze smutku, z zawodu, z powodu niemożności uratowania go tutaj. To, co mógł jeszcze zrobić, pozostanie już na zawsze niewykonane. O kochanie, ofiaruj Jezusowi swoje cierpienie. Ja cię tak rozumiem, czuję twój ból. Zapytałam, o jak pomóc Bartkowi? O, przecież wiesz sama, to właśnie zrób. Idź na mszę świętą i ofiaruj ją za Bartka. Tak samo komunię świętą przyjmij w jego imieniu. O, czy tak można? O, można. Nie tylko za Bartka. Mówi matka, o moje kochane biedactwo, tak mi smutno, że nie mogę ci ulżyć w tym cierpieniu. Ofiaruj je za Bartka, proszę cię o to. O, co mu to da? O, nawet nie wiesz, ile mogą wasze prośby i wasze ofiary. Wy przecież dajecie z niedosytu, z braku, to jest ten wdowi grosz. Ty masz tak mało radości, a jeżeli jeszcze spada na ciebie cierpienie i ty, zamiast narzekać, dajesz je w ręce Boże z prośbą za kogoś, czyż taka prośba nie wzruszy? Apeluj do miłosierdzia Chrystusa, do jego współczucia dla nas i proś o wszystko, co tylko potrzebuje pomocy lub naprawy. Kochanie, czy ty nie rozumiesz, żeś wywalczyła dla Bartka niebo? Oczywiście, że przy pomocy matki Bartka i nas wszystkich, ale to ty cierpiałaś przez ten cały okres znajomości. Teraz rozumiesz, dlaczego? Współpraca z nami niesie i potrzebę ofiary, ale radosną, szczęśliwą, zapewniam cię, że zawsze zwycięską. O ile ta ofiara płynie z miłości. O, jak to z miłości? Przecież nie byłam w nim zakochana. O, chęć dźwignięcia kogoś, uratowania go, otworzenia oczu na prawdę i miłość jest najczystszą miłością bliźniego. A że człowiek przywiązuje się do swojego zadania, to właśnie ludzkie, i za to płaci się bólem, żalem, smutkiem. Rozumiem cię, kochanie, aż za dobrze. Czuję to, co ty. Chociaż nie cierpię, ale twoje cierpienie odczuwam, jak gdyby mnie samą dotykało. Ciesz się. Przecież nasza pierwsza bitwa o człowieka została wygrana, na wieczność. Masz naszą ogromną wdzięczność, całej rodziny Bartka, jego przyjaciół, a i my jesteśmy dumni, że nie cofnęłaś się i do końca wytrwałaś w swojej chęci pomocy. Teraz, malutka, już nic, tylko sama radość, zobaczysz. A ten ból z rozstania, zawodu, żalu i współczucia ofiarowuj, on przejdzie, odkąd przekonasz się, że wasza współpraca nie jest przerwana. 19. A ja ci tylko dodam, że będzie o wiele lepsza, niż byłaby tam na ziemi. O nic się nie troszcz, on sam będzie ci radził i pomagał, teraz ma już tylko to. To będzie jego forma rehabilitacji, oczyszczenia się, a później forma wyrażenia swojej wdzięczności Bogu przez taką pracę, którą umie i przez którą wyrazi się jego miłość najlepiej. Nie obciąży cię. Jeżeli Bóg, on sam tego sobie życzy, będzie to najlepsze dla was ze wszystkiego, co byście sobie mogli wyobrazić. Planów Bożych nikt przekreślić nie zdoła. On chciał waszej współpracy, która będzie trwała i wyda piękne owoce. O, czy Bartek cierpi? O, Bartek nie cierpi, ale w tym czasie przeprowadza analizę swojego postępowania. To jest straszliwa wiedza, zrozumienie, ile się mogło zrobić, ile się zmarnowało, ile się zawiniło w ten sposób wobec innych. Myśl o nim życzliwie. Myśl, że chcesz przyjść mu z pomocą. Myśl z miłością braterską i gotowością do współpracy, dobrze? To mu doda otuchy. Widzisz, on teraz tylko poprzez ciebie może naprawić zło, które spowodował, a później pomagać. Zrobisz to? O, Bartek słyszy każdą myśl skierowaną do niego i wie, co i kto myśli o nim. O, pytasz, czy zamówić mszę świętą za Bartka? Zawsze msza święta jest pomocą, ale ty teraz nie masz za dużo pieniędzy, natomiast ważna jest twoja dobra wola, twoje prośby, orędownictwo i chęć pomocy, i ty możesz mu pomóc,
O śmierci Bartka zadecydowała przede wszystkim ogromna miłość, wyrozumiałość i współczucie Jezusa. Bartek miał bardzo zniszczony organizm. Nie alkohol, to lata wojny, więzienia, niedożywienie, rany. Mógłby być uzdrowiony, ale Jezus uznał, że Bartek przeżył już dosyć cierpienia, że przemienienie się jego tam, na ziemi będzie dla niego potwornym wysiłkiem, nawet gdyby był zdrowy, gdyż nie można odwrócić warunków, które sobie sam stworzył, ani odrzucić konsekwencji już popełnionych czynów. W tym otoczeniu byłyby to wysiłki przewyższające jego ludzkie możliwości, a zmienić by się musiał, gdyż do współpracy musiałby stanąć czysty lub bardzo szybko oczyścić się. On uginał się pod opinią ludzką, do siebie samego czuł pogardę, a nie wiedział, jak bardzo jest kochany i usprawiedliwiany. Nie wiedział, jak długo i jak pięknie do ostatniego dnia pomimo wszystko. Walczył. To była dzielność, to było stawianie oporu, to była walka o godność ludzką, o możność służenia, o to, aby być potrzebnym i pożytecznym. Ile on ludziom dopomógł, przy takim życiu jak jego. I nigdy nikogo nie zdradził. Zawodziły jego siły fizyczne, zawodziła jego odporność, przy takim nacisku sił nienawiści, o którym nikt z jego otoczenia nie wiedział. Bartek był niesłychanie wrażliwym i czułym instrumentem, którym szarpano i targano bez miłosierdzia. Tak jak jego matka ci mówiła, ociekał krwią, chodził w otwartych ranach, które nieustannie na nowo rozdrapywano. Widzisz, malutka, Jezus tak go kochał, że nie mógł już dłużej dopuścić takich męczarni. Wziął go takiego, jakim był, osłoniwszy swoim miłosierdziem, swoją ofiarą. O, czy wiedzieliście o jego rychłej śmierci? O, widzisz, my polegamy całkowicie na nim. Wiemy, że on nas kocha tak, jak nie jest to nawet możliwe dla nikogo z nas. Bezgranicznie. To samo miłosierdzie. Dlatego polegamy i nie dowiadujemy się ani nie upewniamy. Po co? Tak jak on zadecyduje, tak jest najmądrzej, najcudowniej i zwykle przerasta nasze nadzieje i wyobrażenia swoją wspaniałością. I teraz tak było. Wyobrażasz sobie radość matki Bartka, jego bliskich i ogromnej masy jego przyjaciół. Zapewniam cię, że przy niesłychanej wrażliwości odczuwania i inteligencji Bartka, a także jego wielkiej tęsknocie za prawdziwymi wartościami, jego życie było nieustającą męczarnią. Pamiętaj o tym, że Bóg dopuścił, aby moce zła wypróbowały go. 20. O, dlaczego? O, widzisz, Bartek nie miał osłony, nie modlił się, nie prosił o pomoc, polegał na sobie samym, a nie wiedział, że walczy nie ze sobą, a z mocami z zewnątrz, niesłychanie potężnymi mocami zła, które uważały, że z pewnością zgnębią go. O, skąd ta pewność? O, alkoholizm Bartek traktował jako swój grzech, swój wstydliwy i obrzydliwy brak, winę, a tymczasem on ulegał potężnym mocom, nie wiedząc, że uderzają z zewnątrz poprzez działanie na jego psychikę, poddając go atakom rozpaczy, beznadziejności, niewiary, a nawet cynizmu. Jak bardzo był biedny. O śmierci, o, u nas to się nazywa przejściem, a czasem wyzwoleniem, i tak też było i tu. Widzisz, tu nie ma czasu w waszym zrozumieniu tego słowa. Wiedzieliśmy, że będzie tak, jak uzna za najlepsze Jezus, nasz Pan. O, a jak wy wolelibyście? O, my wolimy to, co On, ale oczywiste jest, że kochający się ludzie chcą być razem, i Bóg to rozumie, a także położenie tych na ziemi. On zdecydował o czasie, bo od postawy Bartka zależało, czy będzie mógł być z nami. My tylko wiedzieliśmy, że Bartek nie zginie, że będzie wtedy umierał, gdy będzie już gotów do przyjęcia miłości Boga i nie odepchnie jej, kiedy to będzie, wiedział tylko on. To on w swoim miłosierdziu tak zrządził, że nawet ty nie cierpiałaś tak, jak byłoby, gdybyście się widywali częściej, szczególnie ostatnio, bo ty, córeczko, łatwo przywiązujesz się do ludzi. O, a gdyby popełnił samobójstwo? O, Bartek samobójstwa nie popełniłby, to wybłagaliśmy wspólnie. Ale zdecydował się na nie, postanowił, a to już byłoby ogromną przeszkodą, gdyż pragnienie zła jest już złem, gdyby nie to, że był pod wpływem szoku, że naprawdę nie odpowiadał za siebie, a tylko przyjął to,
co mu poddawano z zewnątrz. O, przez moce szatańskie? O, one nie opuszczają nas nigdy. Do końca życia walczymy z nimi. Otóż Bartek pragnął śmierci, ale jednocześnie modlił się za tę osobę, którą skrzywdził, przepraszał, osądzał siebie tak bardzo surowo i bezlitośnie, tak ogromnie żałował wszystkiego, co zrobił źle, czego nie zdołał zrobić, co zmarnował. Ten szalony żal i ból, zrozumienie swojej nieudolności i bezsiły, swojej słabości wewnętrznej, to jest przecież warunek spowiedzi. Córeczko, to było wołanie o pomoc, o ratunek. To było uznanie siebie za takiego, jakim każdy z nas w istocie jest, za słabe i bezradne stworzenie pragnące miłości, wspomożenia, łaski, pragnące jego opieki, jego miłości, jego pomocy. Czyż on mógł pozostawić Bartka bez odpowiedzi? Odpowiedź Boga jest zawsze ratunkiem, miłością, przebaczeniem. Wtedy wiedzieliśmy wszyscy, że Bartek idzie do nas, przechodzi granice. Ci, którzy go kochali, otoczyli go kołem miłości. W chwili jego śmierci żadne zło nie ośmieliło się napastować go, bo Pan był obecny. Umierał w atmosferze miłości. Wzruszenie, radość nie do uwierzenia dla niego, spotkanie z Panem naszym, wprost. Czułość, łagodność, współczucie, zrozumienie i wybaczenie wszystkiego. Ta niesłychana delikatność, z jaką Jezus przystępuje do swoich okupionych męką zdobyczy. Czy ty rozumiesz chwilę, w której człowiek upokorzony do dna, samotny i pogrążony w nieszczęściu, w cierpieniu nagle widzi, że jest kochany bezgranicznie, oczekiwany, przygarnięty, na całą wieczność już bezpieczny, że wkracza w ojczyznę miłości witany otwartymi ramionami przez jej władcę, że był przez niego umiłowany, upragniony, zawsze kochany, zawsze strzeżony, zawsze wspomagany i ratowany, dla niego bezcenny, a teraz pocieszany i wynagradzany, i to za co? To wszystko, cośmy przeszli, staje się niczym wobec ogromu szczęścia, świadomości siły jego miłości do nas, zrozumienia, czym jest on, Bóg, miłość sama. 21. Kochanie, Bartek opowie ci swoją śmierć. Chcemy tego, bo da to wiele innym ludziom, ale nie pytaj go o to od razu. Niech odpocznie. Duch jest nieśmiertelny, nie odczuwa braku sił, ale spotkanie z Bogiem jest wstrząsające i trzeba pozostawić go z tym przeżyciem, aż się wzmocni i opanuje. Szczęście takie jest prawie nie do zniesienia. O ile jest zaskoczeniem. Wielki Piątek. Ofiara Chrystusa 12 kwietnia 1968 mówi matka. O, byłoby dobrze, abyś była dziś na nabożeństwie popołudniowym wielkopiątkowym. Ofiaruj je za Bartka i jego niedawno zmarłych kolegów, za tych cichociemnych, którzy popełnili samobójstwo w więzieniach i w śledztwie, a także za wszystkich, którzy są w więzieniach i obozach, którzy są prześladowani i cierpią. Dzisiaj ofiara Chrystusa jest tak rzeczywista, jak była na Golgocie. O, czy w inne dni nie jest prawdziwa? O tak, zawsze jest prawdziwa, ale w dniu dzisiejszym spełnia się w całej swej wstrząsającej potędze. To jest dzień, w którym Chrystus wywalczył dla nas, dla was, dla wszystkich ludzi wszystkich epok, niebo, w którym za cenę swojej męki uzyskał dla nas prawo uczestniczenia w swoim szczęściu. Czy ty rozumiesz, jakiej miłości i jakiego współczucia trzeba było, aby dać się tak zamordować? Aby oddać siebie tak całkowicie i bezwarunkowo w ręce bezlitosnej i okrutnej masy katów, wiedząc wszystko? Aby zetknąć się, z poddaniem i spokojem, z pogardą, nienawiścią, cynizmem, kłamstwem, podłością lub obojętnością ludzką, z sadyzmem, zdradą, a i całkowitym brakiem wdzięczności tych wielu, którzy bezpośrednio korzystali z jego łaski? Jezus na sobie zaznał wszystkich przejawów zła, do jakiego tylko ludzie są zdolni. Dzisiaj wszyscy, którzy powołają się na jego ofiarę, którzy zwrócą się do niego z prośbą o ratunek, o pomoc, o wybawienie, będą wysłuchani natychmiast. To wielki dzień ludzkości, dzień wyzwolenia, uratowania, spełnienia się na ziemi, widomie, niesłychanej miłości Boga do nas, dzień, w którym On nas przekonał, jak nas kocha. To właśnie czci Kościół Chrystusowy w tym dniu.
Proś na to nabożeństwo wszystkich tych, których ci wymieniłem zmarłych jeszcze oczyszczających się. My będziemy także, a oni uzyskają możność łączności z nami, całkowitego przebaczenia, darowania wszelkich win. Widzisz, oni też zobaczą w całej wstrząsającej prawdzie, jak wyglądała męka Pana naszego. A ten obraz nieskończonej miłości i ofiary budzi taką miłość, tak ogromny żal za wszystkie czyny i myśli pozbawione miłości do Niego, za każdy moment życia, w którym się nie służyło Jemu, a sobie, za każdą myśl i słowo odrzucające Jego miłosierdzie, że żal ten, buli najgłębsze współczucie oczyści ich i uczyni zdolnymi do przyjęcia Jego miłości i szczęścia, które On daje. O oczyszczeniu o widzisz, On kocha nas jednakowo i bezgranicznie, zawsze, ale aby być z nami już zupełnie w Jego Królestwie, trzeba, aby każdy z nas był zdolny do przyjęcia tej pełni szczęścia, tego napięcia miłości i radości, w której żyjemy my, a do tego konieczne jest pokochanie tylko Jego, całkowite. Oczyszczenie się jest odrzuceniem resztek egoizmu, resztek śmiesznej miłości siebie na rzecz Jego miłości do mnie, do nas wszystkich, która jest jedyną miłością dającą nam szczęście, jakiego tak daremnie szukaliśmy w życiu ziemskim, zbytnio kochając siebie kosztem innych. Ofiara Pana naszego, zobaczenie jej i zrozumienie daje w jednym momencie więcej niż wszystko to, co się słyszy i zna, dlatego jest największym dniem tych, którzy wkraczają do nas poprzez oczyszczanie się tu, po tej stronie granicy życia. Po nabożeństwie 22 obyliśmy wszyscy. Ogromnie nas cieszyło, że tyle osób było u Komunii Świętej i na nabożeństwie. Trzeba było podejść do krzyża, śmiało. Dziękujemy Ci wszyscy, szczególnie ciocia Ala, bo byliśmy wzruszeni Twoją pamięcią o zmarłych kilka lat temu wuju i kuzynce. Oczy byli? O naturalnie, byli, skoro za nich prosiłaś. Słuchaj, ten dzień, to dzień odkupienia, dzień, w którym Chrystus staje sam w drzwiach swego królestwa, wyciąga ręce i woła, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy spragnieni jesteście miłości, wszyscy wzgardzeni i samotni, cierpiący i umęczeni. I idą na to wołanie wszyscy, którzy już zrozumieli, czym jest Jego miłość do nas. Kochanie, Bartek zrozumiał. To Jego wybawienie. Dziś wszedł tu i nie tylko on. Wielka Sobota 13 kwietnia 1968 mówi matka. O dobrze, że byłaś na dzisiejszym nabożeństwie. Wszyscy, których prosiłaś na nabożeństwo, dziękuję Ci i... To bardzo ładny obrzęd. Litania do wszystkich świętych, to jest wezwanie pomocy całego Kościoła triumfującego, nas wszystkich, Wam ku pomocy. Wszyscy byliśmy wzruszeni, a szczególnie ci, którzy po raz pierwszy widzieli, a zarazem zrozumieli sens tego nabożeństwa. Bo przecież Wy wzywacie nas. A więc jesteśmy Wam potrzebni i możemy pomagać, z Jego woli i łaski. To cudowne uczucie zobaczyć, że jest się wśród tych, którzy mogą nieść pomoc. Bartek zobaczył to pierwszy raz. Jest przejęty, gdyż przecież całe życie pragnął służyć, pomagać, a tak był odrzucany. Pierwsza rozmowa z Bartkiem 15 kwietnia 1968 mówi Bartek. Oto ja, Bartek. Czy zechcesz ze mną mówić? O tak. O dziękuję ci i... Czy mogę do ciebie mówić po imieniu, wprost? W życiu zwracaliśmy się do siebie przez pan, pani. O tak. Och, chciałbym ci podziękować za wszystko to, coś dla mnie zrobiła. Wiem to teraz i chciałbym móc ci w jakiś sposób wynagrodzić te zmartwienia i przykrości, jakie ci wyrządziłem. Wiem, że wiesz już o mojej możliwości odrobienia i wynagrodzenia krzywd i uchybień, szczególnie z ostatniego okresu życia. Czy zechcesz mi w tym dopomóc? O tak. Zrobię, co tylko będę mogła. Ale czy to na pewno ty? Oto ja mówię, Bartek. Będę ci mógł pomagać w twojej pracy, gdyż dopuszczono mnie do udziału w niej. Czy chcesz, abym ci właśnie pomagał? Widzisz, ja ci się nie chcę narzucać. Wiem, że wiesz o mnie wiele złego, a to jeszcze nie jest wszystko. Zrażałem cię też nieustannie i rozumiem, że masz opory przed zgodą na naszą współpracę. Pozwól mi spróbować, dobrze?
O dobrze, Bartku. O dziękuję. Będę się starał, abyś nie żałowała swojej zgody. Wiem, o co chcesz mnie zapytać. Bóg jest miłosierny. O Bóg jest miłosierny. Bóg jest nieskończenie miłosierny. Bóg jest nie do pojęcia przez nas na ziemi, miłosierny. Nigdy nie będę mógł odwdzięczyć się ani w jakikolwiek sposób zasłużyć na taką miłość, z jaką się spotkałem. O, czy jesteś szczęśliwy? 23. O, jestem szczęśliwy, ale jakże inaczej bym żył, gdybym wtedy zrozumiał Jego miłość do siebie, do nas wszystkich, do Polski. Będę w tym zrozumieniu pomagał Tobie i innym, a przede wszystkim chciałbym, aby tę nieskończoną miłość poznali moi koledzy i przyjaciele. Tu nie można kłamać. 16 kwietnia 1968 mówi matka o Bartku. O, zapewniam Cię, że będzie mówiło prawdę. Tu nie można kłamać, to byłoby wstrętne, poza tym widoczne dla wszystkich i niegodne. Tu się widzi wprawdzie wszystko, siebie również, i nie można wmówić sobie, że nie jest się takim, jakim się jest w istocie. Żyłem jak ślepiec. 21 kwietnia 1968 mówi Bartek. O, wybacz mi te kłopoty, którymi Cię obarczyłem. Wiem, ile w tym mojej winy. Możesz mi wierzyć, że okrutnie jest widzieć, że ktoś, w tym wypadku ty, tak ciężko naprawia moje zaniedbania. Wstyd mi było za to, coś musiała wysłuchać o mnie. O, wstydziłabym się, gdybym się dowiedziała, że postąpiłeś niegodnie jako Polak. O, wiem, tej wątpliwości nie miej. To jedyna sprawa, dla której chciałem żyć, ale nie wyobrażałem sobie, że może im nie dotyczyć, z moją przeszłością, z pijaństwem, z tym zepsuciem. Nie chcę się usprawiedliwiać. Żyłem jak ślepiec. Zmarnowałem wszystko, co mi dawano, wszystkie szanse. 22 kwietnia 1968 mówi Bartek. O Komunii Świętej, o, Twoją pomocą dla mnie jest Twoja życzliwość i chęć do pomożenia mi. Również to, że pamiętasz o mnie, przyjmując Komunię. Wtedy zbliżasz się do Chrystusa, a jednocześnie na to spotkanie zabierasz i mnie. Jestem Ci wdzięczny, tak samo jak moi przyjaciele. Jeżeli mógłbym Cię o to prosić, to nie zapominaj o nas nigdy. To nie ma nic wspólnego z dewocją, z tanią pobożnością. Zapewniam Cię, to jest rzeczywiste spotkanie. O zmianach charakteru, tam. Zrozumiesz te zmiany, które w nas następują. To nie ma nic wspólnego ze zmianą charakteru. Jestem cały, sobą. Właśnie te sztuczne, narzucone, narosłe jak gdyby, cechy, obce właściwej osobowości, odpadają. Ze mnie odpadła podejrzliwość, pozorny cynizm, chamstwo, to nie jest cecha charakteru, to samoobrona. O, niemądra. O, rzeczywiście głupia, ale trudno żyć bez tego pancerza. Pamiętam wszystko to, coś mi mówiła o pozie cynizmu. Będąc tam, nie potrafiłem się z niego wyzwolić. Przyznam się, że nie próbowałem, cynizm był mi potrzebny. Musiałem się jakoś bronić, bo zwariowałbym. Tutaj to byłoby po prostu śmieszne. Tu nie ma nikogo, kto nie byłby przyjazny i chcący pomagać. Myślałaś, czy nie żałuję życia? Sądzę, że gdyby ludzie wiedzieli, co ich tu czeka, wyrywaliby się po prostu. O, czy zrozumiałeś, dlaczego miałeś takie ciężkie życie? O tak, gdybym miał łatwiejsze, nie takie straszne życie, nie mógłbym tu być, a także bez waszej pomocy. Jeżeli człowiek nie umie odczytać swojego zadania albo nie chce, jedynym wyjściem 24 dla niego, jedynym ratunkiem jest to, że walczy, że cierpi, że płynie pod prąd, ale przede wszystkim powinien służyć jemu. Ja to robiłem, chciałem służyć Polsce, walczyłem o to, wiesz o tym, i teraz nareszcie mogę robić to w pełni, ze wszystkich sił. Tu się inaczej nie pracuje. Widzisz, mówię ci to wprost, tu nie ma fałszywego wstydu, zakłamania ani pozy. Zaraz po śmierci 25 kwietnia 1968 mówi matka. Oto jest wielka przykrość dla nas, że z miejsca przestajemy żyć dla tych pozostałych na ziemi,
którzy w ten sposób wyrzucają nas poza nawias swojego życia, a przecież właśnie teraz moglibyśmy wam pomagać więcej i lepiej. Ale jak można pomóc tym, którzy nas wykreślają zupełnie ze wspólnoty, nawet wbrew dogmatom Kościoła, do którego teoretycznie należą? Nam trzeba wierzyć. Nie mamy żadnego celu ani powodu do kłamstwa. To jest królestwo prawdy. Bartek pyta, czy chcesz z nim mówić? O dobrze. Właśnie chciałam ci, mamo, o tym powiedzieć. My się musimy poznać. Właściwie ja go nie znam. O, witaj. Mówi Bartek. Zapewniam cię, że będę mówił prawdę. Chcę, abyś odzyskała szacunek do mnie, abyś mi wierzyła. Myślałaś, że nie jesteś pewna, czy to ja mówię, że jestem za grzeczny. Widzisz, ja cię szanuję i nie chcę, abyś myślała o mnie źle. Ja przecież naprawdę nie byłem chamem. Wiem, że zachowywałem się ordynarnie, ale to była jak gdyby druga skóra, taka obrona z góry przed ranieniem. Ja się z tym ciągle stykałem. Współpraca pomiędzy tobą a mną jest naprawdę jego życzeniem. Chrystus, Pan nasz, tego chce. Byłem przy twojej rozmowie z panią koło, obie wstydziłyście się za mnie. Czy ty myślisz, że ja tego nie czuję, że mi nie jest wstyd bardziej niż wam? To wszystko prawda. Tak zrobiłem. Już nie naprawię. To piętno jest na mnie. Czy ty sądzisz, że to jest dla mnie mało ważne? Nawet nie wiesz, jak bardzo plamią takie rzeczy tutaj. Współpraca z tobą jest dla mnie możliwością oczyszczenia się, nadrobienia w inny sposób moich braków. Co ja mam robić? Ja też tego nie wiem na przyszłość. Wiem, że muszę zdobyć twoje zaufanie, ale jak mam to zrobić? Pytaj mnie, a ja ci odpowiem. Będę się starał. Jestem sobą, dziękuję ci w ogóle za wszystko, a przede wszystkim za to, że mnie nie przekreśliłaś, nie odsunęłaś, że nadal uważasz mnie za normalnego, żywego człowieka, a nie za gnijące ciało, jak myślą o mnie moi koledzy. O, a czy ty tak nie myślałeś? O, prawda, i ja tak myślałem. Nawet nie wiesz, jak straszne jest uczucie, że się jest dla nich nikim, nie istnieje się po prostu, a przecież ja jestem. Jestem dalej Bartłomiejem. Kolegą, przyjacielem, bratem, synem, Polakiem, jestem sobą naprawdę bardziej, niż byłem nim w życiu. Ja sam siebie nie znałem. Teraz wiem. Wiesz, staraj się być sobą bardziej, całkowicie. Nie przeżyjesz wtedy takiego wstrząsu, zaskoczenia i wstydu. Wstydu za niesamowitą, tępą, wieloletnią głupotę, za brak dobrej woli, chęci zobaczenia prawdy i za niemożność cofnięcia tego wszystkiego, cośmy sami dokonali, z teku zła, 25 krzywdy i głupoty. Ja byłem już całkowicie pogrążony, zaplątany tak, że nie wiem wprost, co bym dalej mógł narozrabiać, gdybym żył dłużej. W ostatniej chwili zostałem złowiony. O, bez twoich starań? O tak, ja byłem zupełnie bierny. To Jezus, Jego miłość, moja matka, brat, wszyscy tu, i wy tam, całe tłumy ludzi dobrej woli pracowały nade mną. Tak jak i dalej nad każdym, który kończy życie. Nie wiesz nawet, jaka to jest wspaniała planowa współpraca was i nas tutaj. Wiemy, kiedy chcecie być sami, o nie obawiaj się, że cię oglądam. My wiemy, kiedy chcecie być sami. Nawet nie śmiałbym cię nachodzić. Czyściec 26, 27-4 1968 rok. Mówi Bartek. O, ja wiem, ile zmarnowałem, a ile mogłem zyskać w tym czasie życia na ziemi. Byłem zagubiony, zaplątany całkowicie. Nie umiałem żyć w tym świecie, tak jak i ty. Tylko tyś się umiała uchronić od tego błota, które nas otaczało, podczas gdy ja, nie. Usprawiedliwiasz mnie, ale ja się tak tłumaczyć nie mogę, nie wolno mi. Tu się wie, czego się mogło jeszcze dokonać, jak się zawiodło ludzi Boga. To jest straszne. Wiesz, po prostu nie wiem, jak ci dziękować. Czy ty mi zechcesz zaufać całkowicie, polegać na mnie w czymkolwiek? Nie zawiedziesz się.
Tu się nie pije, nie zapomina i nie ma możliwości czynienia zła, bo się je widzi i poznaje natychmiast, podczas gdy na ziemi było ono ubrane w strój dobra, udawało dobro. Tak trudno było je rozeznać. O czy nie wiedziałeś, że na przykład to czy tamto jest złe? Powiedziałem, ale niejasno i ulegałem pokusom sprawdzenia, czy nie okaże się dobrem. Panika też pomagała mi, stawiała się za mną. Podziękuję jej serdecznie. Nie wyobrażałem sobie nawet, że w ogóle ktoś będzie chciał mnie rzeczywiście ratować. Teraz ja wezmę w tym udział. Wiesz, o ile nie zniechęcisz się do mnie, będziemy mogli naprawdę współpracować, bo my tu wiele spraw ludzkich znamy, ale nie możemy sami działać tak skutecznie jak wy. Po prostu ludzie u was nie chcą nas słuchać, odrzucają nasze propozycje, myśli, rady, tak jak ja odrzucałem prawie zawsze rady mojej matki. Ja już byłem prawie stracony. To prawda, alkohol niszczy poczucie godności. Sam ze sobą zrobiłem to, czego nie dokonali Niemcy ani inni moi wrogowie, sponiewierałem się. Teraz wiem, co to są te siły, o których mówiłaś mi. Przestrzegałaś mnie, a ja to lekceważyłem, a tak było. Oni mnie mieli w rękach, chodziłem jak marionetka na sznurkach. Wiem, cierpiałaś widząc to i nie mogąc mi pomóc. Dziękuję ci, że mnie bronisz. 1. V. 1968 rok. Mówi Bartek. O, jest mi teraz bardzo ciężko. Czy ty naprawdę chcesz ze mną współpracować? Czy to nie ustępstwo na prośby mojej matki? Bo ona mnie tak bardzo kocha, że chciałaby mi za wszelką cenę dopomóc, a ja wiem, że nie masz najmniejszego powodu, aby chcieć utrzymywać ze mną kontakt. Przecież nie wierzysz, że mogę ci pomóc? Nie masz żadnego powodu, aby mi zaufać? O, posłuchaj Bartku. Jeżeli Jezus tak życzy sobie, to On wie najlepiej, jak będzie wyglądała nasza współpraca. On nas zna, i ciebie, i mnie, jak uważasz? 26. Zgadzam się, ale teraz chodzi o twoją wolę. Ja ci się nie chcę narzucać. O, nie narzucasz mi się. Wiem, że chciałbyś usłyszeć ode mnie trochę serdeczności, ale sama nie rozumiem właściwie mojego stosunku do ciebie, dlatego trudno mi to wyrazić. W każdym razie jest tak, bardzo cię lubiłam i lubię nadal, dlaczego miałabym przestać? Kiedy żyłeś, wydawało mi się, że jesteś mi w jakiś sposób bliski, pokrewny. Ale tyś to odrzucał, tak że nie wiem, jak jest w istocie. Jednak wydaje mi się, że łatwo będzie nam zrozumieć się bez cynizmu i pozy cwaniaka, jaką przybierałeś. Dalej, uważałam, że byłeś krzywdzony przez wielu ludzi, przez wiele lat. Chciałabym ci to jakoś wynagrodzić. Widziałam, jak jesteś wrażliwy, bardziej nawet niż ja, i jak ciężko musi ci być żyć. Może nie czułeś już tych uderzeń, które ci zadawano, ale ja je czułam. Wiedziałam, że podświadomie je odbierasz i cierpisz. Poza tym byłeś zupełnie samotny. Czy zgadzasz się teraz? Koło ciebie wszyscy ściągali cię w dół, tak mi się wydawało. Tyś był naprawdę stworzony do służby, chyba ja też, w każdym razie rozumiem rozpacz niepotrzebnych. Chcę ci to wynagrodzić, chcę, żebyś się czuł potrzebny. Przecież wszystko, coś mógł zrobić, robiłeś. Jestem dumna z twojego virtuti militari, zasłużonego, z twojej postawy. Nie dałeś się złamać w więzieniu, zachowałeś wierność i zdolność współczucia, wrażliwość. Wiem, że mogę polegać na tobie zupełnie, to znaczy, że sprawy Polski są tobie tak bliskie, jak i mnie. Teraz widzisz, że odwaga nie jest najważniejsza, prawda, teraz nie jest ci już potrzebna, tylko na czas życia, natomiast teraz pozostają ważne twoje inne piękne cechy. Czy mógłbyś się ze mną nimi w jakiś sposób podzielić? Nie wiem, czy to jest możliwe. Mnie twoja odwaga jeszcze jest potrzebna, a także twoje poczucie sprawiedliwości, spostrzegawczość, szybki refleks. Nie wiem, co chciałbyś usłyszeć ode mnie, ale uważam, że o ile ty zechcesz, to łatwo zrozumiemy się, chociaż uważałeś, że nie rozumiesz kobiet. A może cię denerwuje albo wydaje ci się nadal niezrozumiała albo przeczulona?
Chciałabym to wiedzieć, bo ja też nie lubię sztucznej uprzejmości i odwdzięczania się, nic z tych rzeczy. I wcale nie chcę, żebyś czuł przymus. O, dziękuję. O żadnym przymusie nie ma mowy. Chcę ci pomagać ze wszystkich sił i możliwości. To, coś napisała o mnie, jest prawdziwe. Tak było. Ja udawałem, maskowałem się, nie wiedziałem, gdzie można szukać prawdy. Ceniłem ludzi za ich przeszłość, za odwagę, za patriotyzm. Tak, nie zwracałem uwagi, a właściwie usprawiedliwiałem wszystko inne u siebie i u kolegów pod warunkiem, że mieli tamte cechy. Dopiero tutaj zorientowałem się, jak dużo dla mnie zrobiłaś. To jest zaskoczenie. I tu dowiedziałem się, że miałem być ci pomocą i oparciem w naszej pracy. Ja to stąd zrobię o wiele lepiej, bo z pełną świadomością, a ty nie będziesz już miała żadnych więcej kłopotów z mojego powodu. Pytałaś, czy tu jest możliwość podzielania się moimi cechami charakteru z tobą. To było ładne. Naprawdę nie umiem wyrazić tego inaczej. Dziękuję ci, jestem cały do twojej dyspozycji. Jeżeli uważasz, że było coś we mnie dobrego, korzystaj z tych cech. Ja ci nimi służę. O, już ci odpowiadam. Rozumiem cię bardzo dobrze. Tu się nie myśli pod kątem płci. Tu się patrzy, co kto kocha i jak, od tego zależy. Co się z nim stanie? O, jak ci pomóc? O, widzisz, myśl o mnie dobrze. Całe swoje życie, wszystko się tu widzi. Poznaje się swoje błędy, pomyłki, złe myśli, szkodliwe słowa i czyny. Każdy ból, który przeżywają inni z naszego powodu, odczuwa się samemu. Tak trzeba, wtedy rozumie się innych. O, przecież to jest ból. O, to jest ból, ale on jest potrzebny. O, dlatego, że sprawiedliwy? 27. O, nie tylko sprawiedliwy, on uczy. Wszystko to, co przeżywam teraz, jest niczym wobec faktu, że jestem tu, kochany, przygarnięty razem z bliskimi mi, i że mogę służyć temu, co kochałem. Przecież o tym marzyłem. Zrozum, że jestem szczęśliwy, pomimo wszystko. 2.V.1968. O, dziękuję ci, że mnie bronisz. Widzisz, wielu ludzi patrzyło na mnie z pogardą dlatego, że piłem, że nie potrafiłem oprzeć się nałogowi, który paraliżował moją wolę. Byłaś świadkiem, widziałaś, jak to wyglądało. Ja nie wiedziałem, jak się ratować, jak bronić, nie wiedziałem, że to nie ja, sam, a że to, mnie atakują. Gdybym to wiedział wcześniej. Teraz my te moce widzimy, znamy, rozpoznajemy natychmiast. Mogę z nimi walczyć w twojej obronie. Czy pozwolisz mi na to? Widzisz, to jest tak. Każdy musi sam walczyć za siebie i sam uczyć się spostrzegać niebezpieczeństwo, albo ponieważ ty bardzo dużo sił tracisz w naszej pracy, my chcemy ci dopomóc, bo jesteś potem bardzo osłabiona i wtedy możesz ulec im. Pracując z nami stajesz się bardziej jak gdyby odkryta, bardziej narażona, no i budzisz ich złość i nienawiść. Twoja mamusia cię broni, a i my możemy. Czy zgadzasz się? O tak, dziękuję. O pomocy tym, którzy umarli. 4.V.1968. Mówi matka. O, idź kochanie spokojnie do kościoła, poproś Bartka i innych. Komu nie przyjmuj i w ich imieniu. Pamiętaj o tym zawsze. Chcesz się zapytać, ale tak, żeby Bartek nie usłyszał, że o nim mowa? Tak? Dobrze, on tego nie usłyszy. O, chciałabym mu pokazać, mamo, to, co napisałam o nim po spotkaniu z nim po jego powrocie z gór, bo on chyba tego nie wie. Jak myślisz? O, dobrze. Tego, coś ty napisała o nim za jego życia, on nie może znać w znaczeniu, że nie posiadł tej wiedzy w sposób zaświatowy. Spytaj go wprost. On chce się z tobą poznać lepiej. Chce, żebyś wiedziała, że on zawsze nisko się cenił, rzeczywiście nie widział w sobie nic dobrego, może poza odwagą, dlatego był z niej taki dumny. To, co ty mu mówisz, jest dla niego wielką radością, niespodzianką. A teraz potrzeba mu otuchy. O, czym mogę mówić z Tadeuszem Z? Kuzyn, porucznik Ak,
Zginął w walce z Niemcami w 1943 roku. Chciałabym go prosić, aby był w stosunku do Bartka braterski. Widzisz, tak mi zależy na tym, żeby Bartek był otoczony serdecznością i zaznajomiony z ich sprawami, wprowadzony. Chciałabym, żeby czuł się jak najbardziej wciągnięty, potrzebny, nieodrzucony. Wierzę w niego naprawdę. To moja osobista wielka prośba do Tadeusza. O córeczko, Tadeusz jest tutaj, słyszy wszystko. O, a Bartek nie? O, wiem, że chciałabyś, aby tego nie słyszał. Powtarzam ci słowa Tadeusza, moja droga kuzynko. Wiem, jak ci na jego dobru zależy i jeżeli chodzi o nas, możesz na nas liczyć. O, widzisz, Tadziu, chciałabym, aby Bartek nie czuł się gorszy ani upokarzany, ani niegodny. Wiesz, on był tak strasznie upokarzany, a jest wybitnie inteligentny i wrażliwy. Tak bym chciała, żebyście byli dla niego wyrozumiali. On przez te koszmarne lata zachował miłość do Polski, ofiarność, walczył o to, aby być potrzebny, a przeszedł tyle, że po prostu nie wiem, dlaczego w ogóle nie zwariował i wytrzymał to wszystko. Widzisz, on był bardzo słaby, wyczerpany, chory i żył bez autorytetu, bez miłości. Tak nie można żyć i nie ugiąć się choć trochę. Pragnęłabym, abyście go zrozumieli, bo ja chcę z nim pracować. Uważam, że tak jest sprawiedliwie i tak chcę postępować. Co ty o tym sądzisz, bo nie chcę ci nic narzucać. 28. Tadeusz chce ci powiedzieć, że cię całkowicie rozumie i uważa, że twoje postępowanie jest słuszne. Tadeusz mówi mi, że Bartek podobał mu się i z chęcią pozna się z nim bliżej, o ile Bartek będzie chciał. Bartek ma i własnych przyjaciół. Tadeusz postara się zapoznać z przejściami Bartka, żeby więcej o nim wiedzieć i móc mu dopomóc. Tadeusz mówi mi, że umowa stoi, taka rodzinna, między wami, dobrze? O tak. O córeczko, czy pozwolisz, że to, coś cię uradzili, powtórzy matce Bartka? O naturalnie, to dla jego dobra. O dobrze. Cieszę się, że tak chcesz mu dopomóc. Widzisz, najpotrzebniejsza jest pomoc w pierwszym okresie po śmierci, serdeczność, życzliwe, dobre myśli, odnoszenie się do zmarłego z wyrozumiałością, z dobrocią, z chęcią do pomożenia mu, a i podkreślanie, że się go dalej traktuje jak człowieka, a nie trupa czy coś, co nie istnieje lub jakąś strzygę, upiora, ducha. Wszystko to daje oparcie, łagodzi poczucie rozdarcia, oderwania, a i wyrzucenia poza nawias. Nie wszyscy mają tu tylu przyjaciół i bliskich i tak kochających, jak rodzina i przyjaciele Bartka. A mimo tego każdy, kto umiera nagle, przeżywa szalony wstrząs, musi się całkowicie przestawić, a jeśli nie miał pojęcia o naszym życiu, czuje się tak zaskoczony, że wraca wciąż do znanych sobie spraw ziemskich, czepia się ich jako czegoś swojskiego, znajomego. I tu właśnie spotyka go atmosfera obojętności, nikt go nie zna, nikogo więcej nie obchodzi, a często myśli żyjących są złe i pełne nikczemnej radości. Zapewniam cię, że ze śmierci Bartka wielu ludzi ucieszyło się. Przestali się bać. Na szczęście sprawiedliwość Boża istnieje i ze śmiercią skrzywdzonych nie kończy się jej działanie. A teraz oddaję głos Bartkowi. On wie, że coś chcesz mu pokazać. Mówi Bartek. O, witaj. Czekam na rozmowę z tobą, przyznam się, że niecierpliwie. Twoja mamusia powiedziała mi, że chcesz mi coś pokazać w związku z naszą rozmową po moim powrocie z gór, co mnie ucieszy. Ciekaw jestem. O, czy przeczytać ci? O tak. Ja sam mogę przeczytać. Czy i to mogę przeczytać? Dziękuję. Ależ ja byłem tępy. Jak ja mogłem nie czuć twojej prawdziwej troski? Jak ja w ogóle mogłem podejrzewać cię o próbę prowokacji? Gdzie ja miałem oczy? Ja cię narażałem na to cierpienie przez cały rok. To musi być okropne. Jak ja ci to wynagrodzę? Wiesz? Ja już byłem prawie nie do uratowania. Tylko jego ogromna miłość, której nie przeczuwałem nawet, bo dlaczego miałby mnie ktoś kochać, a tym bardziej on, który jest samą czystością i pięknem? Kochać trzeba za coś,
Tak mi się wydawało, a we mnie nie było nic wartego miłości. Jeżeli to skierowane ku Polsce, dla niej, wszystko. I dla mojej matki, ale jej wielką miłość naprawdę zrozumiałem już po jej śmierci. Od tej chwili nie miałem już na świecie nikogo, kto by odniósł się do mnie z miłością. O jednego nie mogę zrozumieć, Bartku, jak mogłeś, przeczytawszy część tekstów, nie odczuć ich piękna i prawdy, nie chcieć natychmiast poznać całości, wszystkiego? Na to liczyła nawet twoja matka, która cię zna najlepiej. Zachwiało to moją wiarę w to, co ona mi mówiła. Po prostu nie mogę tego zrozumieć. O wiesz, to było tak. Wyszedłem zupełnie wstrząśnięty. Byłem tak oszołomiony, że wracałem piechotą i wciąż myślałem, co z tym zrobić. Myślałem, skąd ty to masz i po co mi to pokazałaś, jaki masz w tym cel. Tak, powinienem przyjść i zapytać cię wprost, ale ja nie umiem nikogo pytać w ten sposób. Nie wierzyłbym, że mi odpowie co innego niż kłamstwo, po prostu nie potrafiłem już wierzyć ludziom, kilku starym kumplom tak, ale nie obcym, a ty dla mnie byłaś obca i wciąż nie mogłem zrozumieć, czego chcesz, na co liczysz, dlaczego interesujesz się mną. 29. Wiesz już albo się domyślasz, że te ciemne siły robiły wszystko, aby cię ode mnie odepchnąć, a mnie wpędzały w pijaństwo, aby mnie przeszedł. Ile ja razy już szedłem do ciebie i zawracałem albo jakaś przeszkoda stawała na drodze. Teraz to wiem. Mądry Polak po szkodzie. To takie nasze narodowe porzekadło. Chyba żadne nie jest tak prawdziwe. Widzisz, teraz to wiem, poznaję, teraz rozumiem wszystko jasno, ale teraz już nie mam wyboru, a kiedy go miałem, zawsze wybierałem źle. Tak, jednej sprawy nie wyparłem się, Polski. Ale co byłoby dalej? Ja byłem już szmatą. To była cała moja tragedia, że czułem to i że to mnie jeszcze bolało, póki nie piłem. O, a ja cię szanuję. O, dlaczego? Powinnaś ty mną pogardzać. Choćby to właśnie, reakcja moja na te teksty. O, mógłbyś je wyśmiać? O, nie śmiałbym. To już nie byłbym sobą, żebym tak postąpił. Te sprawy dotyczyły Boga i Polski. To wystarczało, abym odnosił się do nich z szacunkiem. O, czyli wyczuwałeś polskość i miałeś dla niej cześć? O tak, tylko to mi już pozostało. Ty za mało o mnie wiesz. Wiesz, ty mnie chcesz siłą uczynić wartościowym człowiekiem. O, sam nie znasz swoich wartości. Widzisz tylko zło. To trzeba wyrównać. O prawdomówności. Nieporozumienie 5, 7V 1968 rok. Mówi Bartek. Oto ja, Bartek. Czy jeszcze chcesz ze mną rozmawiać, po tym co usłyszałaś o mnie od ludzi? O tak, Bartku. Ja nie zmieniam zdania, wszystko, co ci w życiu mówiłam, też było prawdziwe. Dlaczego pisałeś mi, że od świąt Bożego Narodzenia już nie piłeś? O, nie piłem stale. To były sporadyczne wypadki, okazje. Ja już nie piłem całymi dniami, jak przedtem. Przecież to, co zrobiłem, robiłem bez własnej woli, pod wpływem alkoholu. O! O, wiem, stałem się niewolnikiem. Tak o mnie pomyślałaś? O tak. Na szczęście jesteś już wyzwolony. O, jestem wolny, ale odpowiadam za wszystko, co popełniłem. Wiem, chodzi wam o moją śmierć. Ja byłem już przygotowany, a może nigdy później nie byłbym tak gotów, jak wtedy. To dla mnie była łaska, tak jak kara śmierci dla skazanego na dożywotnie więzienie. Naprawdę męczyłem się i męczyłem innych. Już bym nie był zdolny do przyjęcia waszych darów. Widzisz, alkohol niszczy ciało. Już wzrok był zaatakowany, hamulce moralne nie działały. Wola była sparaliżowana. Robili ze mną, co chcieli. Spodlali mnie, a ja się godziłem, traciłem dobre imię, godność, szacunek ludzki. Reprezentować powinienem tych, którzy zginęli, a przynosiłem im wstyd, a radość i satysfakcję moim wrogom. Do siebie samego czułem obrzydzenie i pogardę. Czy ty wiesz, co to znaczy z tym żyć? O, nie mogłabym tak żyć. O, widzisz,
Ja nie mogłem, na trzeźwo. Już było za późno. Rozumiano mnie. Moja wdzięczność jest nie do wyrażenia, żeby po takim życiu, po takiej degrengoladzie znaleźć się tutaj. Obędę zawsze mówiła, kochałeś Polskę, byłeś gotów w każdej chwili do walki o nią. Nie zniechęciły cię do niej wszystkie twoje przejścia, rany, choroby, więzienia, prześladowania, a weź, ilu ludzi powiedziało po wojnie, mnie już nikt na to nie nabierze. Z nimi nie chcę mieć nic wspólnego, ale z tobą. Przecież tyś wytarł wszystkie śmietniki wojny, widziałeś ją od najohydniejszej strony, żyłeś wśród szpetoty, szczególnie już po wojnie. Miałeś dookoła siebie brzydotę fizyczną i moralną. To może wypaczyć. Uważam to, żeś nie stracił miłości do Polski w takich warunkach, za wielkie osiągnięcie. Byłeś zdolny do oddania życia za coś, co uważałeś za godne miłości. Bartku, wydaje mi się, że nie byłbyś tam, gdybyś tej miłości w sobie nie miał. To było w tobie piękne. Chciałam jeszcze powiedzieć ci, że gdybyś miał wszystkie cnoty świata, a miłości do Polski nie, nie chciałabym mieć z tobą nic do czynienia, byłbyś mi obcy. 30 o dziękuję ci i dodajesz mi otuchy. Tu nie ma innych, ale dookoła mnie są tak wspaniali ludzie, że nie mogę sobie wyobrazić, że właśnie ja mam brać udział w tej pracy. Ja, który na nic nie zasłużyłem, wszystko zmarnowałem i zawiodłem wszystkich. O tak myślisz? A przecież powróciłeś? Oto nie moja zasługa. Syn marnotrawny wrócił sam, dobrowolnie, a ja? Mnie wszyscy pomagali. Oczyś ty nigdy nikomu nie pomógł? O tak, oczywiście, kiedy się dało. Ale co to ma wspólnego? O kto daje, ten odbiera, zacytowałam. O wiesz, ja też się muszę przyzwyczaić do twojego sposobu myślenia. Nigdy robiąc coś dla kogoś nie myślałem, że odbiorę to. Po prostu robiłem co można, bo tak było trzeba, i to nie zawsze. O Bartku. Nie chcę, żebyś się naginał. Pozostań sobą, nie zmuszaj się do niczego. O tak, ale chciałbym jak najlepiej rozumieć cię, żeby nie zrobić znów jakiejś pomyłki. Kłamstwo? Po zakończeniu rozmowy z Bartkiem. O mamo. Proszę cię na chwilkę. Chciałabym z tobą pomówić, ale sam na sam, tak żeby Bartek nie słyszał. Dobrze? O dobrze, słucham, jesteśmy same. O mamusiu, proszę cię, porozmawiaj z matką Bartka. On mi jednak skłamał. Powiedział wczoraj czy przedwczoraj, że od Bożego Narodzenia nic nie pił, a to z obawy, aby nie powiedzieć nic na mój temat. Tymczasem panika. Mówi, że pił, że koledzy o tym mówili, nie jeden raz. Kiedy spytałam Bartka, odpowiedział mi, że nie pił stale, że to były sporadyczne wypadki, okazje, że już nie pił całymi dniami, jak przedtem. Po co mi kłamał? Dlaczego takie wykręty? Jestem przerażona, bo jeżeli zawiodę się na nim tutaj, to znając siebie wiem, że mu już nigdy nie uwierzę, tak jak nie wierzę właściwie w nic, co mi mówił za życia. Wszystko wydaje mi się tak lub nie. Tylko nie przepraszaj. O nie, nie będę cię przepraszał. Chcę ci to wynagrodzić jakoś. Chcę ci to wynagrodzić jakoś.
Boga dla nas.